Wiemy, że Pismo Święte mówi o tym i ten fragment, który przeczytali, został przeczytany na samym początku z Apokalipsy, z 21 rozdziału i wersetu 27. On tam mówi, że tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka, wejdą do tego niebiańskiego miasta. Ale Księga Życia, o której apostoł Jan tutaj napisał, ona niesie ze sobą też sporo różnych pytań. Na przykład, kiedy imiona ludzi są tam wpisywane? Prawda? Kiedy imiona ludzi są tam wpisywane? Czy jeszcze przed założeniem świata, gdzieś tam w wieczności? To trąci trochę taką predestynacją. Wiemy, że niektórzy właśnie w taki sposób wierzą, że Bóg na samym początku, jeszcze przed upadkiem, no po prostu wybrał jednych do zbawienia, a innych na potępienie. Kto ma iść do nieba, a kto na zatracenie. Ale mogło być też jeszcze inaczej, że Bóg nie tyle wybiera, co znając przyszłość, wpisuje niektórych do Księgi Życia, no właśnie na tej podstawie, że Bóg wie, jak to wszystko się zakończy. I wiecie, jest taka zasadnicza różnica między napisaniem scenariusza, a znaniem scenariusza, prawda? Jeżeli oglądałeś raz na przykład jakiś film, to już znasz fabułę, znasz cały ten scenariusz, ale to nie znaczy, że go napisałeś. To, że Bóg coś wie, nie znaczy, że to zaplanował. Oczywiście są takie rzeczy, które Bóg zaplanował, prawda, takie kamienie milowe, byśmy powiedzieli, w tym całym planie zbawienia, gdzie nikt z ludzi nie ma nic do gadania, prawda? Bóg powiedział, że przyjdzie i przyszedł w postaci Jezusa. Wcześniej Bóg zdecydował, że wybierze Abrahama spośród wszystkich ludzi, no i w zasadzie nikt nie miał nic do gadania, prawda? Bóg po prostu sobie wybrał Abrahama, a nie kogo innego. Oczywiście nie wybrał go do tego, że ty, Abraham, będziesz zbawiony, inni nie, ale wybrał go do tego, żeby właśnie ten plan mógł być dalej realizowany. No właśnie, więc jest zasadnicza różnica między napisaniem scenariusza, a znaniem tego scenariusza. I jak mówię, chociaż Bóg niektóre elementy napisał osobiście i je realizował, realizuje i będzie realizował, to jednak w dużej mierze zostawia nam, byśmy powiedzieli, wolną rękę. Człowiek może sam decydować o swoim przeznaczeniu w pewien sposób. Ale no właśnie, chciałbym, żebyśmy przeczytali dwa takie fragmenty, które nieraz, wydaje się, wprowadzają nas w pewną konsternację. Czytając na przykład Księgę Apokalipsy, rozdział 13, i tutaj otwieramy werset 8. Wiemy, że tam jest ta bestia z morza przedstawiona i jakby jest tutaj powiedziane, że tej bestii oddadzą pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. Prawda? Czyli od założenia świata pewne osoby po prostu nie zostały tam wpisane i no Bóg je nie wpisał, to jakby nie wybrał ich do zbawienia. No niektórzy tutaj ratują się tym, że ten fragment równie dobrze można inaczej tłumaczyć i wiemy, że różne przekłady Biblii też inaczej to oddają. Ja chciałbym tutaj przytoczyć właśnie jeden z przykładów. Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, zabitego od założenia świata. Czyli jakby to nie oni nie byli zapisani od założenia świata w tych Księgach Życia, ale że to baranek został zabity od założenia świata i to właśnie w piękny sposób też pokazuje to wielkie dzieło Jezusa, tak? Że On już wdrażając, ustalając plan zbawienia, już jakby ta ofiara była w Jego sercu.
I wszystko pięknie, no tylko kiedy otwieramy Księgę Apokalipsy, 17 rozdział, to tam już jakby nie ma takich możliwości tłumaczenia. I kiedy otwieramy 17 rozdział, 8 werset, tam czytamy o zwierzęciu, jakby chodzi o, to, o tą samą bestię, tak? Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie i zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w Księdze Żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było, już go nie ma i że znowu będzie. To jest ciekawe. To jest ciekawe, że no mimo wszystko 17 rozdział, 8 werset mówi dobitnie, że jacyś ludzie nie zostali zapisani w Księdze Żywota od założenia świata. I wiecie, i właśnie tutaj powstaje to pytanie, czyli czy naprawdę Bóg gdzieś tam w tej swojej suwerenności decyduje się nie wpisywać, gdzieś tam w przeszłości, w dalekiej przeszłości zdecydował się nie wpisać pewnych ludzi do ksiąg życia i mówił, absolutnie nie, nie mają szansy na zmianę swojego losu. No tak powierzchownie mogłoby się wydawać. Jednak wiemy, że to no nie pasuje nam do obrazu Boga, który Biblia przedstawia w swoim całokształcie. Bo jaki to byłby Bóg, prawda? Który mówi do człowieka, ty musisz być potępiony. Ty nie masz opcji, prawda? Ty musisz być potępiony. Co za dziwny i straszny obraz Boga maluje się przed naszymi oczyma. No, jesteś szczęśliwcem, jak Bóg ciebie wybrał, ale jak ciebie nie wybrał, bardzo przykre, tak? To bardzo przykre. Ale zwróćcie uwagę, że nawet w tym wersecie Jan nie napisał, że Bóg kogoś przeznacza. Ale Jan napisał po prostu tyle i aż tyle, że ci ludzie nigdy nie zostali wpisani do Księgi Życia. Prawda? Od założenia świata oni nigdy nie zostali wpisani do Księgi Życia. I można to wiecie, no wiele ludzi, ja pamiętam też na początku, kiedy odczytywałem te teksty, to zaraz miałem gdzieś, zaraz to mi się kłóciło gdzieś to wewnętrznie, czyli co, no Bóg po prostu wybrał kogoś, ale zwróćcie uwagę, że ten tekst mówi po prostu, że pewni ludzie nigdy w tych księgach nie zostali zapisani. I można to rozumieć po prostu w taki sposób, że ci ludzie nigdy po prostu nie doświadczyli nawrócenia w swoim życiu. I nigdy nie zostali wpisani do tych ksiąg. Ale ważne pytanie teraz. Czy my jako ludzie możemy być pewni, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, czy my możemy być pewni, że nasze imiona się tam znajdują? Prawda? Dzisiaj w lekcjach trochę było na ten temat, ale kiedy na przykład otwieramy 10 rozdział Ewangelii Łukasza, dzisiaj będziemy trochę skakać po pewnych fragmentach Biblii, żeby to ugryźć tak bardziej całościowo ten temat. Ewangelia Łukasza, rozdział 10. I tutaj Jezus powiedział do apostołów takie oto słowa od 18 wersetu. Widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Wiecie, czyli apostołowie no musieli mieć pewność, że ich imiona są zapisane w niebie, ponieważ mieli się radować. To byłoby bez sensu, gdyby zastanawiali się, czy są tam zapisani, czy nie są tam zapisani, jeżeli ich trudno byłoby im się radować, gdyby mieli jakieś wątpliwości co do tego tematu. Biblia mówi, że możemy mieć pewność. Ten fragment chyba też był nawet w naszych lekcjach z pierwszego listu Jana, 5 rozdział, 13 werset, gdzie Jan napisał, to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. A Paweł, widząc swoich współpracowników,
Nawet ich był pewien. W liście do Filipian, w 4 rozdziale i 3 wersecie, on napisał tak. Proszę także i ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi. No tam chodziło o pewną grupę. Wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Czyli zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł patrzył na swoich współpracowników i mówi, ich imiona są w Księgach Życia. Prawda? Czy znasz jakieś osoby, o których mógłbyś powiedzieć, co do niego jestem spokojny, bo wierzę, że jego imię jest w Księdze Życia? Dobre pytanie. Apostoł Paweł patrzył na niektóre osoby i mówił, ja mam spokój tutaj. Tak? Ja mam tutaj spokój, ja wiem, że oni są na właściwej drodze. Ich imiona są zapisane w Księdze Żywota. I to powinna być największa radość człowieka wierzącego. I teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze trochę jakby ugryźli ten temat, ponieważ na jakiej podstawie ty możesz tak twierdzić? Na jakiej podstawie możesz powiedzieć, tak, moje imię jest w Księdze Życia? Bo zwróćcie uwagę, że to jest takie mocne, prawda? Chciałbym przeczytać z wami kilka fragmentów. Jak powiedziałem, dzisiaj będziemy troszkę po tych fragmentach skakać, ale kiedy czytamy na przykład list do Rzymian, 8 rozdział, werset 16, apostoł Paweł tak napisał. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Czyli zwróćcie uwagę, to jest bardzo subiektywne. Tak, to jest bardzo subiektywne. Tego nikt inny ci nie powie, ale apostoł Paweł idzie w taką stronę, że Duch Święty człowieka wierzącego, człowieka, który oddał swoje serce Jezusowi, wewnętrznie przekonuje, że jest dzieckiem Bożym. Prawda? Czyli Duch Święty przekonuje człowieka, że jest dzieckiem Bożym. Wiecie, ja pamiętam i lubię to wspominać, kiedy pierwszy raz Bóg dał mi tak sobie w pełni uświadomić, że przebaczył wszystkie moje grzechy, że przyjął mnie do siebie, że właśnie nazwał mnie swoim dzieckiem i poczułem się taki po prostu kochany przez Boga. Ja pamiętam, tak jak to właśnie wcześniej czytaliśmy w Ewangelii Łukasza, że z tego się radujcie. Ja nie potrafiłem powstrzymać mojego uśmiechu, prawda? Bo tyle radości mi to dawało, że Bóg ściągnął ten ciężar, który w pewnym momencie życia bardzo mi dokuczał. I naprawdę chciałem Boga chwalić. Duch Święty przekonuje wierzących, że są Bożymi dziećmi. Na jakiej podstawie możesz być pewny, że twoje imię jest w Księdze Życia? Drugi powód. Jezus powiedział takie znane słowa w Ewangelii Jana w 3 rozdziale i tutaj w wersecie 3, 5 powiedział, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Odczytując te słowa odwrotnie, można powiedzieć, że kto się narodził z Ducha Świętego, z wody, ten może mieć pewność, prawda? Ten może mieć pewność, że wchodzi do Królestwa Bożego. Nowe stworzenie, nowe narodziny, nowe stworzenie. Wiemy, że to jest cud, prawda? To jest cud, kiedy Bóg stwarza z grzesznika zupełnie nową istotę, z nowymi motywacjami, z nowymi celami. Człowiek zaczyna kochać to, czego wcześniej nienawidził, zaczyna nienawidzić grzechu, który wcześniej kochał. Bóg po prostu stwarza człowieka na nowo. Tak, stwarza człowieka na nowo. Jeżeli doświadczyłeś tego w swoim życiu i pielęgnujesz to, prawda, idziesz dalej tą drogą, możesz być pewny, że twoje imię nadal znajduje się w Księdze Życia. Jezus w tej samej Ewangelii w 5 rozdziale i w wersecie 24 powiedział takie słowa. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Kiedy człowiek może być pewny, że przeszedł z śmierci do żywota? Kiedy słucha słowa Jezusa i wierzy Mu.
Prawda? Kiedy słuchasz słowa Jezusa i wierzysz w nie, możesz być pewny, że przeszedłeś ze śmierci do życia. Można tutaj wspomnieć w tym kontekście jeszcze to, co napisał Jakub. Tak, żeby on napisał w 1 rozdziale i 22 wersecie takie słowa: bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Prawda? Jeżeli jesteśmy tylko słuchaczami, to możemy być zwiedzeni. Pamiętacie, Jezus też powiedział tą przypowieść o tych dwóch budowniczych, że kto tylko słucha, a nie wykonuje, jest głupcem, prawda? Z tej Bożej perspektywy. I oczywiście nie chodzi tylko tutaj, żeby codziennie czytać Biblię, nie chodzi tylko o to, żeby co tydzień słuchać kazania albo częściej, ale właśnie chodzi o tą dynamikę naszej relacji z Bogiem, tak? Kiedy Bóg po prostu mówi nam coś, kiedy pokazuje nam jakiś kierunek, żeby po prostu iść za tym, co Jezus nam mówi. Czwarty powód, na jakiej podstawie możesz być pewny, że twoje imię jest zapisane w Księdze Życia. I tutaj pozwólcie, że otworzymy jeszcze pierwszy list Jana na dwóch takich fragmentach. Rozdział 3 i werset 10. Jezus powiedział: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Tak, po tym poznaje się dzieci Boże, że postępują sprawiedliwie. Prawda? Że postępują sprawiedliwie. I to jest, wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo sprawiedliwość wiemy, że między innymi w taki sposób jest ukazana przez dekalog. Prawda? Że dekalog nam objawia te święte standardy, jakie ma Bóg, przedstawia nam pewną normę, ale wiemy, że z dekalogu nikt nie będzie zbawiony, tak? Wiemy, że nikt nie będzie zbawiony i wiemy też o tym, że dekalog ma bardziej działać jak lustro, że człowiek może przejrzeć się w tym lustrze i jakby dekalog prowadzi ciebie do tego, żebyś przyszedł do Jezusa. No właśnie, ale kiedy patrzysz na swoje życie, i nawet nie chodzi tyle, wiecie, nawet nie chodzi tyle, że w 100% jesteś bezgrzesznym człowiekiem, tak? Ale że masz ten kierunek, który pokazuje dekalog. Idziesz w tym duchu Bożych przykazań, o którym też Jezus mówił w kazaniu na górze, tak? Jeżeli utrzymujesz ten kierunek, jeżeli idziesz w tym duchu, to jest znak, że jesteś na właściwej drodze, prawda? I oczywiście dekalog cię nie zbawia, ale on w pewien sposób pokazuje, czy jesteś zbawiony. Tak samo jak te poprzednie elementy, o których sobie mówiliśmy. I jeszcze jeden fragment z tego listu, 3 rozdział i werset 14. Jan napisał: my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Prawda? Takie proste. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota. Wiemy, że nasze imiona są zapisane w księgach nieba, w księdze życia baranka, jeśli miłujemy braci. I wiecie, Wieczerza Pańska to jest najlepszy moment, żeby zadać sobie to pytanie, czy ja kocham moich braci, prawda? Czy ja kocham moich braci, czy ja kocham moje siostry? Bo to w jakiś sposób też pokazuje, czy nasze imiona są w księdze życia. Czy nasze imiona mogą być wymazane z księgi życia? To też jest bardzo ważne pytanie. I wiecie, inaczej można by to zadać, czy można utracić swoje zbawienie? Czy można utracić swoje zbawienie? Apostoł Paweł napisał w liście do Filipian: z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Czyli to dla niego nie było takie oczywiste, że wszyscy wierzący dotrwają do samego końca w tym zbawieniu.
On mówi, musicie z bojaźnią i z drżeniem zbawienie swoje sprawować. W liście do Rzymian w 11 rozdziale napisał w 21 i 22 wersecie, jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, miał na myśli Izrael, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Boga. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Zwróćcie uwagę, że Biblia stoi właśnie na tym stanowisku, żeby pielęgnować swoje zbawienie, że nawet jeżeli twoje imię zostało tam wpisane, to przez swoje decyzje możesz odpaść. Paweł w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale i 12 wersecie napisał, jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy. Jeśli się go zaprzemy, i on się nas zaprze. Zobaczcie, że to jest właśnie bardzo dynamiczne. Jaką ty masz postawę względem Jezusa, jakby to bardzo dużo determinuje, prawda? No i taki fragment, który również znajdujemy w Księdze Apokalipsy w 3 rozdziale i 5 wersecie, Jan napisał, zwycięzca zostanie przeoblęczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Piękna obietnica dla zwycięzców, dla tych, którzy wytrwają przy Jezusie, że Bóg nie wymarzy ich imion. I najważniejsze pytanie, kto jest tam wpisany? Prawda? Kto jest tam wpisany? Przypomnijcie mi, jak się nazywa ta księga? Księga żywota baranka. Prawda? Księga żywota baranka. Księga żywota baranka. To nie jest księga życia Marcina, ani Adama, ani nikogo innego. Prawda? To jest księga żywota baranka. Barankiem jest Jezus. I wiecie, Adam Małysz, tutaj wasz wspaniały rodak, 4-krotny mistrz świata, 4-krotny zdobywca kryształowej kuli, zwycięzca turnieju 4 skoczni, 3-krotny wicemistrz olimpijski. Można by jeszcze wymieniać. Jakbym znał, każdy kraj ma swoje jakieś, prawda, jakieś ikony sportu, zwycięstwa i w pewnym czasie wszyscy Polacy byli dumni z Adama Małysza. A dlaczego byli dumni z Adama Małysza? Nie wiem, czy jako Wiślacy wszyscy interesowaliście się jego skokami, ale gdy Adam Małysz wygrywał, czy zdarzyło się, że mówiliście, jest, wygraliśmy? Zdarzyło wam się? Być może wam się zdarzyło. Albo jak gra reprezentacja Polski w piłkę nożną, albo w siatkówkę, prawda? Patrzymy na nich, wygrywali i mówimy, jest, udało się, wygraliśmy, prawda? Mistrzostwa są nasze. Ale ty przecież wygodnie siedzisz w swojej kanapie z pilotem w ręku, prawda? Przecież ty tam nie grasz. Ty tam nie grasz, natomiast patrzysz na to, co robi Adam Małysz, jakaś reprezentacja w jakiejś dyscyplinie sportowej i mówisz, jest, wygraliśmy. A dlaczego masz odwagę w taki sposób powiedzieć? Dlaczego możesz w ten sposób powiedzieć? Ponieważ to reprezentant kraju, prawda? Adam Małysz nie reprezentował tylko swojej osoby, ale on na Mistrzostwach Świata czy na innych turniejach, on też reprezentował Polskę. Kiedy Polacy grają w siatkę czy w piłkę nożną, oni również reprezentują nasz kraj. I dlatego, kiedy oni wygrywają, to cała Polska się cieszy, bo cała Polska wygrywa. Prawda? Jezus jest naszym reprezentantem. Jezus jest naszym reprezentantem. Jest reprezentantem ludzkości. I jeśli przyjmujemy Go jako naszego Zbawiciela, jako naszego Pana, On nas wpisuje do swojej księgi. I to jest księga życia baranka. Życie baranka jest przypisane Tobie. Prawda? Tam jest opis życia baranka i Twoje imię jest tam włożone. I to, że Jezus zwyciężył, to i jest tam w Twoje imię wpisane, ponieważ uwierzyłeś, przyjąłeś Go jako swojego reprezentanta, jako swojego Zbawiciela, to
jego życie jest również przypisane Tobie. I możesz chwalić Go, bo On wygrał dla Ciebie, jako Twój reprezentant. Dlatego, kochani, kiedy będziemy za chwilkę, zanim jeszcze umyjemy nogi, będziemy przystępować do tej Wieczerzy Pańskiej, czasami ludzie się zastanawiają, czy mogę, czy powinienem, czy jestem godny. Ja Ci pomogę odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś godny. Oczywiście, że nie jesteś. Nikt z nas nie jest godny, prawda? Nikt z nas nie jest godny, żeby Bóg swoją krwią płacił za nasze życie. Bo kim Ty jesteś, prawda? Kim ja jestem, żeby Bóg płacił krwią za nasze życie? Ale w swojej wielkiej miłości, byśmy powiedzieli w swoim szaleństwie, w swojej szaleńczej miłości do nas, On zapłacił tą cenę. I wiecie, nie musisz myśleć takimi kategoriami. No, nie jestem godny, moje ostatnie tygodnie może nie najlepiej wyglądały, może nie powinienem, może jak się poprawię, może jak przez 3 tygodnie będę mniej grzeszył, to może wtedy dopiero przystąpię do Wieczerzy Pańskiej. Jak będę trochę bardziej święty niż dzisiaj. Pan Jezus nie czeka, aż będziesz bardziej święty, tylko Pan Jezus czeka, żebyś przyszedł do Niego takim, jakim jesteś, ale z taką postawą, z taką... niegodnie można przyjąć Jezusa. Tak? Z takim lekceważeniem, z brakiem pokory, z brakiem pragnienia, zmiany. Ale jeżeli czujesz właśnie się dzisiaj niegodny, tak? Czujesz, że jesteś do niczego i być może myślisz sobie, nie powinienem, tak? Ale zdajesz sobie sprawę ze swojej grzeszności i nie chcesz tak żyć. To jest najlepszy moment, żeby przyjść do Jezusa. I przyjmując te symbole, tak naprawdę przyjmujesz Jezusa. A żeby przyjąć Jezusa, nie musimy czekać, aż staniemy się lepsi, bo to On czyni nas lepszymi. To jest właściwa droga. Zanim nastanie umywanie nóg, zapraszam Dorotę i Adama Wantuloków do wykonania utworu. Siostro, porzuć swe starania.
zmartwychwstania, bo wkrótce przyjdzie ten wspaniały dzień, gdy Bóg nas wezmie do wieczerzy w niebie, tam z dziećmi Jego będziesz cieszyć się. Już chodź, już do wieczerzy chodź, już słońce zeszło z pól. Już chodź, już do wieczerzy chodź, bo idzie ciemna noc. Te wspomnienia z dzieciństwa są już teraz przeszłością, lecz budzą we mnie świadomość tego, że jak wtedy moja matka, stojąc na progu domu, wołała: me dziecię, do wieczerzy chodź. Tak właśnie szybko zbliża się czas, gdy usłyszymy ostatnie wezwanie do wieczerzy barankowej w niebie. Już chodź, już do wieczerzy chodź.